120 euro, 3 godziny 17 minut. Okej. Okay. Dzisiaj w ogóle jakiś taki dziwny dzień jest. Ten parking to jakby zapoczątkował tę całą chorą sytuację dzisiaj. Dzień dobry, witamy w nowy dzień na kanale Northside Blog. Jesteśmy na Sycylii, jak wiecie. Dzisiaj mamy w planach zajechać w 3 ciekawe miejsca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo plany są, ale tak naprawdę zobaczymy, czy to będzie otwarte, czy tam dojedziemy. Także zostańcie z nami i lecimy! Właśnie już wyjeżdżamy, tylko przed samym wyjazdem musiałem wyczyścić lusterka i te boczne szyby, ponieważ były całe od soli. Wczoraj była taka bryza, takie fale, wiatr od morza i po prostu niósł tą wodę słoną na samochód. Jest kropek całe słone. Będziemy musieli na pewno jechać na myjnię. 200%. Dobra, zbieramy się. Dojechaliśmy do pierwszego miejsca, jest to miejscowość Taormina. Podobno mają być tutaj jakieś ruiny. Zaraz zobaczymy. Magdalenka jedzie z nami. Wózek już przygotowany. Też zobaczcie, jak było w toalecie. Tu będzie leciała przebitka. Ciekawe rozwiązanie. Ciekawy patent. Parking oczywiście płatny, jakieś do tych ruin, ile mamy, jakieś 3 km, nie, 1,5 km w jedną stronę. Jeszcze nie wiemy, ile zapłacimy za parking, a to będzie później. Ok, samochód spakowany. Dobra. Wodę wziąłeś? Tak. Dzisiaj piękny dzień. Słonecznie jest. Naprawdę. Aha, pierwsze schody. W porównaniu do wczorajszego dnia to jest naprawdę dzisiaj super. O kurcze! Ale widać Etnę. Ja pierdzielę. Ale zajebiście. Słuchajcie, chyba nie warto jechać pod samą Etnę i wchodzić na nią. Chyba lepiej podziwiać ją z daleka. Jest tak majestatyczna, że zasługuje na to. My jak zwykle znaleźliśmy oczywiście gorsze rozwiązanie, bo teraz wchodzimy drogą do góry, bo tutaj jest parking poziomowy, my stoimy na dole i z tego, co zauważyliśmy, chyba jest winda na samym dole, ale żeśmy musieli jakąś ominąć, nie zauważyliśmy jej. Także idziemy sobie po prostu drogą z wózkiem według nawigacji Unkel Google i zobaczymy. Tak jak widzę, u góry jest restauracja. No i pewnie jest winda na dół do parking, no ale nic. Słuchajcie, zajebisty widok się stąd rozpościera na zatokę, na morze i na Etnę. Chyba najlepsze miejsce do podziwiania Etny. Idziemy w dobrą stronę. Na samej górze widzimy ekskluzywny hotel. Później polatam bąblem, to zobaczycie, jak to wygląda. Zaczyna się robić tłoczno, bo jest dzisiaj ładna pogoda, dzisiaj jest niedziela, dlatego dużo ludzi pewnie tutaj przyjedzie. No my tu chyba jakoś kręciliśmy się tym, kropkiem, no, Aga. Tu gdzieś zawracaliśmy, ale było ciasno naprawdę. Uff. Na styk, naprawdę na styk. Co tu mamy? Limonki. Limonki, proszę bardzo, sobie rosną. Blisko baru, także można sobie od razu wziąć drinków. A jak przechodzimy koło poczty, jeśli ktoś z was tutaj mieszka i nas ogląda, to może by nam podpowiedział, dlaczego duże kolejki ustawiają się na poczcie. Już widzieliśmy chyba 3 poczty i były bardzo duże kolejki.
słuchajcie, dreptamy sobie takim piękną uliczką, gdzie mieliśmy mnóstwo fajnych sklepów, różnego rodzaju drobiazgi, też takie firmowe rzeczy. I tutaj znaleźliśmy taką bardzo fajną, klimatyczną uliczkę. Ale chyba Megi wezmę z drugiej strony, Anga, wiesz? Ale wydaje mi się, że... Ja wiem, ja też chcę tam podejść. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest restauracja. Ale zaraz zobaczymy. Ale jest cudnie. Oj, oj, oj. To jest jakaś restauracja. Chyba się to przewróciło po wczorajszej wichurze. Ale ładnie. Wszystko kolorowe. Przepięknie. Naprawdę klimacik. No dobrze, co idziemy dalej? Zaraz widziałem tutaj, jak będziemy wychodzić, jakiś duży plac, gdzie się zbiera dużo ludzi. Pewnie ciekawe miejsce. O cholera, ale super widok. Tu powinniśmy być, kochanie, z rana. Ale widać Etnę. Przepięknie. Proszę bardzo, tam widać basen na dole, tu widać basen. Hotel. Ale pięknie jest. Aga, zobacz, gdzie kampery parkują, widzisz? O, tam jest parking dla kamperów. No. Dobrze pokazuje? Tu nie, tu. Tutaj gdzieś. Ale jest pięknie, co? Ekstra. Przepięknie. Teraz coś powiem. Mądrego. Tylko nie wiem, czy to jest dobry. Musimy się odsunąć, Aga. Bo i tak, 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 bo nas nie widać. O, dokładnie. Albo na tle tego kościoła musimy stanąć. Już mówimy? Tak. Słuchajcie, Taormina jest ponoć jednym z najpiękniejszych miasteczek na Sycylii, we Włoszech. I zachwycali się nią liczni artyści, między innymi nasz polski Waszkiewicz. Jeżeli według artystów, pisarzy, poetów, jeżeli mielibyście przyjechać do nas na Sycylię i wybrać jedno miejsce, które musicie zobaczyć, to byłaby Taormina właśnie. Bo ponoć jest to najpiękniejsza architektura natury właśnie, położona w tak pięknym miejscu z widokiem na Etnę. To chyba jest najpiękniejsze, najlepszy chyba punkt widokowy, na którym byliśmy. No, no i jedno gdzie... z przytulniejszych miasteczek. Jedno prawda? Z przytulniejszych miasteczek tutaj na Sycylii, zdecydowanie. Coś i pięknego. Naprawdę z tego miejsca, tutaj z tego tarasu podziwiać Etnę. Co wspaniałego, naprawdę to ciepło i śnieg, który leży tam na wulkanie, no coś niesamowitego. Megi, uspokój się. Słuchajcie, naprawdę na każdym kroku tutaj można kręcić i kręcić. Uliczki są przepiękne. Za rogiem coraz ładniejsza, za każdym razem. Proszę, tutaj następna piękna uliczka. Jest niesamowicie. No, naprawdę. Faktycznie jest to miasto, które trzeba zobaczyć. Zgadza się. O, proszę bardzo. Co to jest za stworek? Co to za maskotka? Znaleźliśmy ją. Każdy, kto przyjeżdża do Sycylii, prędzej czy później będzie zastanawiał się, co oznacza ta hybryda kobiety. Gdzie ona ma ręce w sumie. Gdzie ona ma ręce. A tak naprawdę to jest symbol Sycylii, oznaczający trzy capo, czyli trzy przylądki, ponieważ Sycylia ma taki kształt trójkąta i te najdalej położone właśnie miejsca to są, symbolizują spięte kolana tej oto pani. Nazwa to oznacza dawną Sycylię, czyli Trinakria. Ta Trinakria to jest hybryda meduzy i kobiety, a wokół jej włosów są zaplecione zamiast warkoczy węże. I do dzisiaj właśnie na pladze Sycylii można zauważyć ten znak. Okay. Amen. Idziemy dalej. Neo.
Już doszliśmy do ruin właśnie. Za wejście trzeba po prostu zapłacić 10 euro. 10 euro za wejście. 20 euro. Caga, spróbujemy wejść bez biletu? Jasne, tak jak zwykle. Okej, okay, idziemy na dzikusa. Albo chociaż ja się przemycę w wózku. O właśnie, może mnie Aga do wózka weźmie. Razem z Megi. Free Sunday. Okej, free Sunday, okej, okay, super. Yes. Okej, okay, thank you. Ostatnie wejście. Słuchajcie, darmowe wejście. Trafiliśmy. Jest free Sunday. Okej. Okay. Okej, so idziemy dalej. To co, z którego miejsca zaczynamy? Nie ma żadnych strzałek. Już widzimy ruiny przed samym wejściem. Zaraz będziemy tutaj chodzić, pewnie po schodach będziemy musieli iść na górę. Tutaj, Aga, są jakieś strzałki, zobacz. Tutaj na tym słupku zardzewiałym jest jedynka w lewo i dwójka jest do góry. O, tutaj proszę bardzo, jest rampa, możemy wjechać. Ekstra. Już zaczynają się ruinki. Zobaczcie, jak z tego miejsca widać pięknie Etnę. Niesamowita jest. Dobrze, ale ja chciałem zobaczyć tutaj nie zdjęcia, tylko ruiny. Idziemy do punktu. Idziemy zobaczyć teatro. O, jesteśmy już w środku. Ale ludzi. Ale wielki teatro. Ojej, pięknie. Idziemy na górę, teraz tam, bo tam lepiej widać pięknie Etnę. Będziemy musieli pokonać dużo schodów zaraz. Free Sunday, kochanie, to dwie dychy do przodu jesteśmy. Możemy zatankować więcej o dwie dychy dzisiaj. No, piękna droga. Ale Vero nie był większy, co? Chciałam powiedzieć, że był ładniejszy. No tutaj jest po prostu gorzej zachowany, no Vero nie jest chyba lepiej zachowany, zdecydowanie. I doszliśmy do gaju oliwnego. Po drugiej stronie pewnie też jest ładny widok na morze, Aga, podejdziemy? Zwiedzamy odwrotnie, jest wycieczkę, która depcze nam po piętach. O, ale widok, o kurczę. Jest, dotarliśmy na górę. Ale tutaj gorąco jest. No, pięknie. Jest fajnie. Pięknie. Nie wiem, ile razy już powiedziałem to słowo, ale jest magicznie. Z najwyższego rzędu roztacza się widok tak wyjątkowy, jak to miejsce. Góra ziejąca ogniem, na dole piękne morze, widać aż Katanię i Syrakuzy, a na dole walczących gladiatorów. To był widok, co? Sztosik. Teraz to widać tylko na dole, mnóstwo turystów. No właśnie, z telefonami. Nikt nie walczy. Znaczy walczą turyści o fajne miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcie, żeby było jak najmniej osób. Ale fakt, że umiejscowienie tego robi wrażenie naprawdę. No ogromne. I to, że miejscówka jest za friko, bynajmniej teraz w niedzielę trafiliśmy, to w ogóle jest jeszcze bonus ekstra. Mamy na lody. Super jest.
Tam ci kujdziecie. It's old. Guarda suo papi. Yeah, it's very old. Yes, sì, devono portarla col passeggino. Yeah. Bellissimo. Wow, complimenti a voi. Grazie. Grazie. Ciao, ciao Maggie, ciao amore. Ciao Maggie. Bellissimo. Chodź Maggie, chodź. Ty jesteś gwiazda. Chodź gwiazda, chodź. Podejrzewam, że Maggie zdobyłaby szybciej 1000 subskrypcji niż my. No, siadaj, siadaj. Okej. Okay. Właśnie, właśnie jak skończyłem latać dronem, to pan podszedł do mnie i powiedział mi, że nie można tutaj latać dronem. Co prawda wchodząc nie było żadnego zakazu. I też nie, na aplikacji nie wyskoczyła mi żadna informacja, że to jest jakiś teren chroniony albo jest jakiś, nie wiem, wyznaczona strefa, że nie można latać. I kolejne schody. Tym razem długie. Bardzo długie. Schody zaliczone, zeszliśmy już na dół. Teraz będziemy wracać już do samochodu. Nie, jeszcze pójdziemy na lody. A okej, okay, dobra, jeszcze lody. Zarobiliśmy 20. No dobra, okej. Okay. Dobra, idź zobacz. Mhm. Już znaleźliśmy te dwie głowy. Teraz, kochanie, możesz mówić. Może jest to przede wszystkim bardzo makabryczna legenda. Opowiada o tym, jak to słynny Maur zakochał się w kobiecie, Sycylijce, która tak bardzo pilnowała swojej cnoty, że nie schodziła z balkonu. Ale dla miłości to zrobiła. No i co? I on był wojskowym i musiał wrócić do siebie, do domu. I okazało się, że tam w domu czeka na niego żona. I rodzina. No i co? I zdradził kochankę, która w zemście po prostu ucięła mu głowę. Włożyła tą głowę u siebie na balkonie, zasadziła bazylię, bazylia się przyjęła, pięknie rosła, każdy zazdrościł jej takiej pięknej donicy. Także, drogie panie, co robimy, jeżeli złapiemy swojego faceta na zdradzie? Obcinamy głowę i sadzimy bazylię. No, można też tak. Ale właśnie to jest co, tutaj wszędzie będą te głowy i to super wygląda. Ale ciekawe, bo była kochanką, a obcięła mu głowę, że ją zdradził. Że zdradził kochankę, ale właśnie. Ona nie wiedziała, że jest kochanką. No tak, wiem, wiem. On jej deklarował miłość, wiesz, wyjątkową. Żeby tylko zeszła z tego balkonu. Tak, ale jest jeszcze jednak legenda, że ponoć obcięto im naraz głowy. Trudno powiedzieć, jaka jest prawda, no ale wyglądają rewelacyjnie. Dlatego wszędzie tutaj na balkonach tak. Widzimy te głowy służące jako donice i też zasadzone różnego rodzaju kwiaty, rośliny. Świetne. Dobrze, idziemy dalej. Okej, okay. Skusimy się na coś słodkiego. Zaraz będziemy jeść lody. Aga, zobacz jakie są. Chyba za dużo tych, za dużo. No, za duży wybór. Ja chyba wolałbym takie ciastko. Okej, okay, wody nam nikt nie spuścił w szarenie, no szkoda. Okej, okay, idziemy płacić za parking. O kurwa, 120 euro. Niemożliwe. 120 euro, 3 godziny 17 minut. Tak, tu są taryfy dla aut. Tu są taryfy dla kamperów. Autobus 120. Nie, ja zaraz zadzwonię tam, zapytam. Totalna załamka.
Słuchajcie, jesteśmy już w następnym miejscu. Nie kręciłem po drodze, bo jestem strasznie wkurzony na ten parking. Rozmawiałem tam z obsługą, nie kręciłem tego, bo naprawdę szlak mnie trafia. Afera była. Afera była i to gruba, bo staliśmy przy szlabanie. Po prostu powiedziałem, że nie odjadę, dopóki tego nie wyjaśnimy. I przyszedł gościu, z którym rozmawiałem i mam napisać maila do firmy, żeby mi oddali kasę, bo tak naprawdę powinniśmy zapłacić dużo mniej. No bo zapłaciliśmy za autobus. Dokładnie i to jest raz. I druga sprawa, mam też napisać jego imię, nazwisko w mailu, że on to widział, nasz samochód. On potwierdzi, że my nie byliśmy autobusem, tylko zwykłym busem. No ale musiałeś zblokować cały wjazd na parking, no tak, żeby tak. W ogóle się pofatygował. Bo po prostu totalna olewka, tak? No. Dzwoniłem pod numer telefonu, nikt nie pracuje, rozumiem, jest niedziela. Babka u góry siedzi, ona powiedziała, że nic mi nie pomoże. No ale nic, miejmy nadzieję, że się wszystko ułoży. Będziemy pisać odwołanie. Miejmy nadzieję, że się wszystko ułoży i będzie wszystko ok. Słuchajcie, teraz... Ale poczekaj, nie zmienia to faktu, że parking i tak jest horrendalnie drogi, bo kosztowa je 40 euro. Także tak czy siak musicie zrobić wszystko, żeby tam się nie parkować. Jest tam jeszcze jeden parking dla kamperów. My żeśmy na niego nie dotarli. Widzieliśmy tylko, że są szyldy, także nic wam na ten temat nie powiemy, ale ten, który byśmy wam pokazali za 3 godziny, kosztuje więcej niż kemping za dobę. Właśnie, także no. Podlinkuję go, ale nie polecam. No, naprawdę. Spróbujemy się dostać do kanionu Alcantary. Pewnie nie uda nam się zejść tak nisko tam, aż pod sam ten. Ale zobaczymy, co się da zrobić. Idziemy zobaczyć, bo trzeba zapłacić za wstęp. Tak? Tradycowa. Ok, idziemy zobaczyć, jak to wygląda tutaj, ile trzeba będzie zapłacić. Mam nadzieję, że jeszcze tyle kasy mamy na koncie. No i dobra, chcemy wejść do środka. I co tutaj mamy za informacje? Chcemy schody, nie wejść. Nie lift, tylko schody, ok. Buongiorno. No lift, it's closed. Oi, why? Why in this time it's all closed? Only the working tool if you want to make it. Down it's not possible to go. Okay. Because down it's too much water. Too much water? You can have a wheel from here. If you want to get to the left, there is a view from the river. All right. Okay, but down it's not possible to do. Go. If you want, you can make a walking tour in the park from the top and you can see the canyon, the river, all from the top. Okay. So we just walk here first, yes, and we'll see. Yes, you can see there, okay? Okay, thank you. Okay, thank you. Dotarliśmy właśnie na taki taras, gdzie można podziwiać właśnie kanion. Pewnie jakbyśmy zjechali windą, to byśmy zjechali tu w dół i tam byśmy mogli sobie wejść w tą szczelinkę. A teraz nie można wejść, ponieważ jest za dużo wody. Ale jaka ona jest mętna, ona normalnie tam ludzie chodzą, więc na pewno... Tak, ale wiesz co, Aga, mi się wydaje, że po tych deszczach ona jest taka brudna. Ale dzień mamy dzisiaj. No, dzisiaj same niepowodzenia, nie? Same fuck-upy dzisiaj! Dobra, biorę bąbla, polatamy. Jadąc tutaj, myśleliśmy, że zobaczymy przeogromny kanion, w którym płynie szmaragdowa, lodowata woda. A zobaczyliśmy co? Brązową mazię, która się ciska między skałkami. Okej. Dzisiaj w ogóle jakiś taki dziwny dzień jest. Ten parking to jakby zapoczątkował tę całą chorą sytuację dzisiaj. Nieprzyjemne flow popłynęło do nas z tego parkingu chyba.
Może jakbyśmy przyszli w inny dzień, to może byłoby inaczej. Ale nic. Grazie, ciao. Idziemy do auta i będziemy jechać w sumie... Jeszcze chyba cytrynę im ukradnę. To nie jest cytryna, to mandarynka. Mandarynka? Zielone, nie bierzemy. Co? Dzisiaj jest jeszcze jedno mega fajne wydarzenie, ale to chyba każdy z was się zabierze na nie, ponieważ dzisiaj jest mecz Polska-Francja. Dlatego już jest dosyć późno, nie będziemy jechać dalej na tą trzecią atrakcję, o której wspominałem na samym początku. Tylko załatwimy to jutro. Dlatego jedziemy do wybrzeża, zaparkujemy gdzieś w jakimś fajnym miejscu i co, będziemy oglądać mecz. Napiszemy maila. I jutro zaatakujemy ostatnią miejscówkę. Ale to już zobaczycie jutro. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce i w sumie wróciliśmy na to samo miejsce, z którego startowaliśmy, ponieważ miejscówka, która była troszeczkę wcześniej, to niezbyt nam pasowała. Dlatego jesteśmy w tym samym miejscu, z którego startowaliśmy. Właśnie tutaj. Zaraz się zabieramy do oglądania meczu. Tak jest, zabieramy się za mecz? Negi, tak? Też będziesz kibicowała? Magdalenka. Ona jest mazgonka. Ona się źle czuje coś, no. Coś się źle czuje. Ale zaraz coś poczuje, to wyskoczy z samochodu. O, właśnie taka... Mówiłem wcześniej, tym nalocie. Wszędzie taki... Jest nalot na samochodzie. To jest wszystko sól. Szukaliśmy myjni po drodze, ale nic nie było. Będziemy musieli jutro znaleźć już ostatecznie. I to wszystko zmyć, naprawdę. I zaczynamy. Bardzo niewiele, ale na szczęście Francuzi też do tego pogania nie zdążyli. Obiadek i mecz. 3 lata, dzisiaj 11 mecz na Mistrzostwa Świata. 7 goli już zdobytych przez Mbappé. I dziś gra już w kadrze po raz 63. Dzisiaj możemy znaleźć pozytywy. No i co? Mecz przegraliśmy, ale naprawdę chłopaki bardzo dzielnie walczyli, grali dobrze. Lewy miał niesamowitą szansę drugą i strzelił tego gola. Także no, wielkie emocje. Szkoda, że nie wygraliśmy, bo naprawdę było blisko. Bardzo fajnie popatrzeć na takie spotkanie. Chłopaki dali wszystko z siebie. Okej, słuchajcie, my się zbieramy już teraz do spania. Ciekawe będą to najbliższe tygodnie. A co? Bardzo ciekawy będzie kształt. A jeszcze idziemy na live'a do transfery. A później już idziemy spać. Także jutro zapraszamy was na następną atrakcję. Będzie pogoda,